Cześć, tu Asia z twójstyl.pl. Witamy w cyklu Rozmów po swojemu. Jest dzisiaj ze mną Marisa. Powiedz, jak mogę cię przedstawić? Już jako tekściarkę i artystkę chyba. Pozwól, że zadam ci parę pytań. Pamiętam, jak wszyscy myśleli na początku, że to jest aplikacja do obróbki zdjęć, czy tam przerabiania zdjęć, i potem się okazywało, że gdzieś tam nasze zdjęcia dryfowały po sieci. No trochę średnio, ale śmiesznie. A TikTok, ja TikToka na przykład bardzo nie lubiłam na początku, pamiętam. Musiałam się do niego przekonywać bardzo długo, ale teraz już jest fajnie. Jak miałam okazję niedawno śpiewać w bardzo popularnej produkcji Netflixa, to strasznie się nie mogłam też doczekać, żeby o tym już kogoś skomunikować i w ogóle wydaje mi się, że właśnie to. W sumie to go jeszcze nie wykasowałam. Ale był dość kontrowersyjny. Jeszcze raz by się właśnie. Ja muszę na to wymyślić odpowiedź, okej? Okay? Ja nie mogę tego powiedzieć tu. Co mogę powiedzieć? Nie wykasowałam żadnego, dobra. Chyba, że moja piosenka jakkolwiek mogła pomóc w stanie psychicznym danej osoby, to chyba największy komplement, jaki mogłam dostać. W ogóle strasznie ciepło na sercu mi się wtedy zrobiło. Żebym nie zwracała chyba uwagi na to, co do końca ludzie piszą, ponieważ wiadomo, jak to jest, no dużo tam ludzi się przebiera. Jest w nich też bardzo zazwyczaj dużo miłości, ale też bardzo dużo zawiści. I dlatego, no chyba, żebym się nie przejmowała po prostu. Jest taka dziewczyna, ma na imię Sera. I właśnie niedawno w ogóle miałyśmy okazję się poznać, razem gdzieś tam śpiewać. I tak nasze drogi się w sumie skrzyżowały, w ogóle nie wiadomo skąd trochę, bo ona jest z Holandii. Ale dziewczyna po prostu, jej content opiera się na tym, że dziewczyna po prostu chodzi do auta i śpiewa, i to jest po prostu takie piękne, że jakby ma content oparty po prostu o to, co kocha robić, w tak bardzo minimalistyczny sposób. No i no, bardzo lubię ją oglądać. Kurczę, nie wiem, czy jestem taką osobą kompetentną do tego, żeby mówić o jakichś sukcesach w social mediach, ale wydaje mi się, że regularność jest taka bardzo kluczowa w tym wszystkim. Myślałam sobie nad tym ostatnio i doszłam do wniosku, że chyba taka największa wada jest taka, że osoby publiczne, jak i publiczne, ale wiadomo, bardziej anonimowe, między nimi jest taka różnica, że kiedy ludzie popełniają błędy, to te błędy osoby publicznej są rozstrzygane na forum, przez całą Polskę, przez media, przez wszystko, i raczej błędy są dość ludzką rzeczą, a gdy właśnie taka anonimowa bardziej osoba popełnia jakiś błąd, ma to szczęście, że może po prostu sama to przepracować, przejść i o tym zapomnieć. A internet niestety nie zapomina. Barter. Wydaje mi się, że najbardziej odważną rzeczą, i chyba nigdy nie zrobię nic bardziej odważnego, tak mi się wydaje, było wstawienie mojej pierwszej piosenki, ponieważ ja wszystkie teksty piszę praktycznie sama w swoich piosenkach. Jest to trochę odzwierciedlenie mnie od środka. Jest to troszeczkę dla mnie takie obnażenie się gdzieś poniekąd. Dlatego myślę, że to było dla mnie bardzo trudne, żeby się tak przemóc i coś wstawić właśnie.
wyrozumiałości. Czarno-biały filtr. Do what I love. Chyba siebie bez makijażu, ale już zaczęłam rzucać. Wydaje mi się, że chyba właśnie dalej ten z filmu. No lubię wracać do fajnych, takich dużych wspomnień, a to było naprawdę coś wielkiego i no lubię o tym wspominać. Codziennie. Również było bardzo niedawno. Było to podziękowanie dla wszystkich za milion słuchaczy na Spotify. I strasznie się z tego cieszyłam, dlatego postanowiłam już dziękować przez jakieś 5 minut tam na story. No i to była moja chyba najdłuższa relacja. Krojenie mydła. Świat byłby lepszy. A moja rodzinka z hotelu Torino. Dziękuję. Dziękuję pięknie.